chwili początkowej klocek znajduje się w najwyższym punkcie półkuli o promieniu R. Zaczyna zsuwać się i przedstawiam jego położenie w dowolnej chwili takiej, że promień jego wodzący R tworzy kąt φ z poziomem. W chwili początkowej klocek posiada energię potencjalną grawitacji względem położenia, względem poziomu położenia w dowolnej chwili. Traci energię potencjalną grawitacji mgh, zyskuje kinetyczną mv kwadrat przez 2. W zadaniu nie ma mowy, że występują siły tarcia, zaniedbujemy więc je i stosujemy zasadę zachowania energii. Ta kinetyczna równa jest tej potencjalnej grawitacji. Popatrzmy na trójkąt prostokątny zbudowany na boku h, r i kącie φ. Stosunek h do r jest równy sinusowi φ. Zatem h możemy zastąpić iloczynem r razy sinus kąta φ. Popatrzmy na podświetlone na czerwono fragmenty tej równości. Można obie strony uprościć przez masy, wyznaczyć V i przedstawić zależność prędkości klocka w dowolnej chwili od R i od kąta φ.